Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy Skyrocket, platformy będącej oficjalnym brokerem giełdy Binance i platformy, która dzięki współpracy z firmą Exeria umożliwia nam handel na rynku kryptowalut przy pomocy automatycznych botów. Bez zbędnego gadania przejdźmy jednak do tego, co dziś najistotniejsze, a więc do analizy. I standardowo, jak zwykle, rozpocznijmy to dzisiejsze spotkanie od omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena zaliczyła na przestrzeni ostatnich kilku dni niewielkie odbicie wzrostowe. Odbicie będące swego rodzaju forum takiego rynkowego odreagowania, chwilowej korekty po ubiegłotygodniowej, bardzo dynamicznej wyprzedaży. Ta tendencja wzrostowa mogłaby jeszcze oczywiście w teorii być kontynuowana i Bitcoin mógłby powrócić nawet w okolice 22 500 dolarów, czyli w rejon wcześniej pokonanego horyzontalnego poziomu wsparcia. Teraz jest to bariera, którą możemy traktować jako techniczny opór. Natomiast warto zwracać uwagę, że jest to poziom, który pokrywa się bardzo precyzyjnie z mierzeniem 38,2 korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego ruchu spadkowego, więc jest prawdopodobieństwo, że nawet gdyby rynek tam dotarł, no to pojawi się w tym miejscu jakaś reakcja podażowa, która mogłaby zapoczątkować kolejny rajd spadkowy nawet w kierunku 19 tysięcy dolarów. Tu trzeba oczywiście w dalszym ciągu uważać na najbliższy piątek, dlatego że środowa sesja zapowiada się dość spokojnie, więc i dzisiaj, i być może nawet jutro na rynku będzie względny spokój. Natomiast na piątek zaplanowane jest wystąpienie prezesa Rezerwy Federalnej Jeremy'ego Powella podczas sympozjum w Jackson Hole i mówi się sporo o tym, że ubiegłotygodniowe komentarze części członków Fedu, które przyczyniły się do tej piątkowej wyprzedaży na rynku kryptowalut, wskutek której Bitcoin runął o ponad 10%, były swego rodzaju taką zapowiedzią przed tym, co czeka nas w najbliższy piątek. Czy faktycznie tak będzie, zobaczymy. Natomiast jeżeli wypowiedzi takich członków, mniej istotnych niż prezes Powell, miały taką wagę, no to jeżeli on wyszedłby i wypowiedziałby się w podobnym tonie w kontekście stóp procentowych i zacieśniania polityki przez Fed, no to można by oczekiwać, że Bitcoin, a co tym idzie, i szeroki rynek kryptowalut jeszcze zanurkuje. I tutaj ponowny test okolic 19 tysięcy dolarów wydaje się naprawdę coraz bardziej prawdopodobny do zmaterializowania. Idąc dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się obecnie na notowaniach Ethereum. I tu sytuacja wygląda dość podobnie. Też na przestrzeni ostatnich dni obserwowaliśmy pewne odbicie wzrostowe. Ta zwyżka również mogłaby być kontynuowana i mogłaby sięgnąć nawet okolic 1780 dolarów, czyli ostatnio pokonanego poziomu wsparcia. Teraz jest to techniczny poziom oporu, który dodatkowo pokrywa się bardzo precyzyjnie z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z wcześniejszego ruchu spadkowego, więc gdyby tutaj rynek dotarł, to jest duże prawdopodobieństwo, że pojawi się reakcja podażowa, reakcja, która mogłaby napędzać dalszy rajd spadkowy, a wybicie później, oczywiście gdyby doszło do takiego wzrostu, rynek powrócił w rejon 1780 dolarów i później zaczął spadać, no to moglibyśmy mówić tutaj o potencjalnie tworzącej się prospadkowej formacji głowy z ramionami, gdzie tu mielibyśmy lewe ramię, tu mielibyśmy głowę, tu mielibyśmy prawe ramię i wsparcie wyznaczone na podstawie tych ostatnich dołków, czyli rejon nieco poniżej 1600 dolarów stanowiłoby nam linię szyi tej formacji, a zejście poniżej tego pułapu otwierałoby drzwi do dalszych spadków, czy to w kierunku 1400, czy dalej ewentualnie 1250 dolarów. Więc póki co, mimo tego, że w perspektywie krótkoterminowej można dostrzec pewien potencjał do wzrostu, no to wydaje się po pierwsze, że ten potencjał jest dość mocno ograniczony, po drugie, że ten potencjał jest tymczasowy, po trzecie, że jest to tylko i wyłącznie korekta, po zakończeniu której rynek powrócić może jeszcze na ścieżkę spadków i osunąć się właśnie, czy to w okolicy 1400 dolarów. I 1400 dolarów to nie jest bariera, która była testowana tylko i wyłącznie w drugiej połowie lipca,
takim, powiedzmy, niewiele znaczącym testem, a tu wcześniej była wybijana. $1400 to jest poziom, w okolicy którego Ethereum zatrzymało się w styczniu 2018 roku, gdzie wyznaczony został szczyt po pamiętnej hoście z drugiej połowy 2017, czyli z tego okresu, kiedy Bitcoin po raz pierwszy zbliżył się w rejon $20,000, więc to jest też strefa dość istotna, również z takiego psychologicznego punktu widzenia. Dalej oczywiście 1250, no to widać górne ograniczenie tej konsolidacji, którą obserwowaliśmy od połowy czerwca do połowy lipca bieżącego roku. Idąc dalej, weźmy na tapet sobie RVN, Ravencoina. W tym przypadku widzimy, że ostatnia wyprzedaż, którą obserwowaliśmy na przestrzeni tutaj przede wszystkim minionego tygodnia, przyczyniła się do pokonania technicznego wsparcia w wysokości 3,4 centa, czyli 0,034 na wykresie. Dalej te spadki były kontynuowane i zatrzymały się w rejonie kolejnego wsparcia w wysokości 2,9 centa, czyli 0,029. Niewiele niżej przebiegała nam też linia tendencji, takiej lokalnej tendencji wzrostowej, natomiast widać, że już w okolicy tego horyzontalnego pułapu pojawiła nam się reakcja popytowa. Technicznie ta zwyżka mogłaby być kontynuowana, ale jej zasięg potencjalny jest bardzo mocno ograniczony, dlatego że najbliższy opór, mamy już w okolicy 3,4 centa. Dodatkowo jest to poziom, który nie tylko tu był testowany jako wsparcie, więc teraz może być przetestowany od drugiej strony, a więc jako opór, ale jest to też poziom, który pokrywa nam się z mierzeniem 38,2% Fibonacci z tego wcześniejszego ruchu spadkowego, co samo w sobie też determinować może pojawienie się tu jakiejś reakcji podażowej. A gdyby tak się stało i finalnie notowania Ravencoina powróciły na ścieżkę spadków, osuwając się i poniżej tych ubiegłotygodniowych dołków, i poniżej tej lokalnej linii tendencji spadkowej, to w mojej ocenie należałoby przygotować się na możliwość dalszej wyprzedaży, czy to w kierunku, powiedzmy, 2,1 centa, czy nawet w kierunku tych czerwcowych dołków, czyli tak naprawdę 1,9 centa, więc potencjał spadkowy no jest tu jeszcze dość wyraźny, bo gdybyśmy do tych czerwcowych dołków mieli się osunąć, no to jest to zasięg przekraczający 30 kilka procent, więc całkiem sporo jeszcze myślę, że rynek mógłby tutaj się osunąć. The Sandbox odbił się w połowie sierpnia od oporu wysokości $1.45. Dalej wyprzedaż doprowadziła do pokonania lokalnej linii tendencji wzrostowej, wyznaczającej nam też poniekąd dolne ograniczenie formacji trójkąta prostokątnego zwyżkującego, który mogliśmy sobie tutaj wyznaczyć. Widać, że ta wyprzedaż zatrzymała się w rejonie $1, okrągłego $1, natomiast późniejsza zwyżka no, była na tyle niewielka i na tyle krótkotrwała, że rynek nawet nie wrócił w okolice chociażby $1.15. Obserwujemy tutaj od tak naprawdę 4-5 dni taki trend boczny, trend horyzontalny, bardzo wąską konsolidację, a jak wiadomo, konsolidacje są formacjami korekcyjnymi. Oczywiście nie zawsze, ale statystycznie częściej rynek wybija z tego typu układu w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, co znaczy, że jeżeli tutaj wcześniejszy ruch był dość dynamicznym spadkiem, to z tego układu bocznego też możemy wybić dołem, a spadek poniżej okrągłego dolara mógłby nam napędzać dalszą wyprzedaż nawet w kierunku tych czerwcowych dołków, czyli w kierunku tak naprawdę mniej więcej 79 centów, czyli przestrzeń dla dalszej wyprzedaży no jest jeszcze tutaj na tym rynku całkiem spora. Przechodząc dalej, internet, komputer. Tutaj też wcale powodów do optymizmu zbyt wielu nie mamy. Ostatnie spadki sprawiły, że rynek osunął się najpierw poniżej horyzontalnego wsparcia w okolicy 7,55. Dalej pokonana została linia tendencji wzrostowej i finalnie wyprzedaż zatrzymała się w okolicy kolejnego wsparcia gdzieś w rejonie $6. Teoretycznie, gdyby pojawiła się pewna korekta wzrostowa, to internet, komputer mogłoby wrócić nawet w rejon $7,55. Widać jednak, że popyt, który pojawił nam się tutaj chociażby w miniony weekend, był bardzo niewielki i bardzo słaby, bo już od początku tygodnia ponownie obserwujemy pewną presję podażową. Oczywiście te spadki też nie są jakieś olbrzymie, bo ogólnie na rynku kryptowalut na przestrzeni tego tygodnia, czy właściwie od weekendu już, obserwujemy pewien marazm. Zbyt wiele się tutaj nie dzieje, jest bardzo duży spokój, tak jakby inwestorzy czekali na piątkowe sympozjum w Jackson Hole. To przypomnę, zaczyna się już jutro, czwartek, piątek, i to właśnie na piątek zaplanowane jest przemówienie Jeremy'ego Powella. Jeżeli wypowie się jastrzębio w kontekście dalszego agresywnego zacieśniania polityki monetarnej przez Fed, to może to przyczynić się do pokonania tego wsparcia. To z kolei w naturalny sposób otwierałoby drzwi do dalszej wyprzedaży gdzieś w kierunku $5,
obszarów, bo dopiero tam możemy określić sobie kolejny poziom wsparcia, na który w przypadku ICP warto będzie zwracać uwagę. Przechodząc dalej, weźmy na tapet Atom, a więc kryptowaluta Kosmos. Tu sytuacja wygląda zgoła odmiennie niż na szerokim rynku kryptowalut. Zresztą nie jest to jedyny projekt, który się wyróżnia, bo jeszcze jeden taki naprawdę wyróżniający się będziemy dzisiaj omawiać. W tym przypadku mieliśmy na przestrzeni ostatnich dni, od niedzieli do wczoraj włącznie, pewne odbicie. Całkiem ładne, bo tylko wczoraj rynek wzrastał o ponad 9%, w efekcie czego zrównaliśmy się ze szczytami tak naprawdę z pierwszej połowy sierpnia, więc znowu testujemy sobie techniczny opór gdzieś w okolicy $12.50. Widać, że w środę o poranku pojawiła się tutaj niewielka reakcja podażowa, więc być może rynek po raz kolejny od tego oporu się odbije, wróci w rejon linii tendencji wzrostowej. Ta jest dość ciekawa, była testowana jeden raz, była testowana drugi raz, tutaj była testowana oczywiście niedokładnie, ale to za test możemy uznać po raz trzeci, po raz czwarty, więc dość ciekawy rejon, do którego rynek może oczywiście wracać. Natomiast to też sprawia, że można tutaj poniekąd dostrzec formację trójkąta prostokątnego zwyżkującego, gdzie dolne ograniczenie wyznacza nam linia tendencji wzrostowej, górne ograniczenie wyznacza nam horyzontalny poziom oporu. I teraz warto przypomnieć, że trójkąty nie są formacjami ani korekcyjnymi, ani formacjami zmieniającymi trend. Są to formacje technicznie neutralne, czyli na etapie budowy takiego trójkąta no niemal niemożliwe jest określenie, czy rynek wybije z niego górą, czy rynek wybije z niego dołem. To tak naprawdę należy uzbroić się w cierpliwość, poczekać, bo prawdopodobieństwo i na wybicie górą, i na wybicie dołem jest bardzo, bardzo podobne i dopiero właśnie kierunek tego wybicia określa, czy dany układ, czy dana formacja była formacją wzrostową, czy była formacją spadkową, więc tu po prostu należy uzbroić się w cierpliwość. Niemniej jednak, gdyby doszło do wybicia górą, co na tym etapie wydaje się no, dość zaskakujące, dlatego że jednak rynek kryptowalut jest dość mocno ze sobą skorelowany, a jakby nie patrzeć, raczej panuje tam pewien pesymizm, no to można by oczekiwać kontynuacji rajdu wzrostowego, czy to w kierunku 17,50 nawet, bo tam by można kolejny opór sobie wyznaczać, czy dalej ponad $20, czy powyżej $23, więc potencjalne zasięgi dla wzrostów byłyby całkiem spore. Niemniej jednak, gdybyśmy jednak wybijali dołem, no to wsparcia w mojej ocenie należałoby kreślić odpowiednio w okolicy $10, może trochę poniżej 10, jakieś 9,80, 9,90 pierwsze wsparcie, dalej następne można by kreślić w okolicy 7,30 i dalej nawet gdzieś poniżej $6. Mi bliżej jest osobiście na tym etapie, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku kryptowalut, do wybicia dołem, ale tak jak mówię, tutaj mamy trójkąt, a z trójkątów różne wybicia mogą nastąpić, więc trzeba by uzbroić się w cierpliwość i poczekać. Prawdopodobnie, jeśli na rynku będzie miała pojawić jakaś większa zmienność, to pojawi się gdzieś w okolicy piątku. No i też może dojść do takiej pewnej powtórki z rozrywki, czyli w piątek na rynku możemy obserwować dość dużą zmienność spowodowaną sympozjum w Jackson Hole. Natomiast weekend, znowu tak jak miniony, może przebiegać relatywnie spokojnie, dlatego że ogólnie rzecz biorąc, ostatnimi czasy tutaj w okresie wakacji widać, że w okresach weekendów na rynku jest nieco mniejsza zmienność. Już od piątkowego wieczoru do poniedziałkowego poranka jest większy spokój niż w ciągu tygodnia, więc może być podobnie, gdzie w piątek będziemy mieli silną reakcję, a później sobota, niedziela być może będzie takimi spokojnymi dniami, spokojnym okresem. Ok, Pancake Swap. W tym przypadku spadki zatrzymały nam się ostatnio w okolicy horyzontalnego poziomu wsparcia w wysokości $3.60 i linii tendencji wzrostowej. Widzimy jeden test tej linii, drugi test, trzeci test. Teraz ta linia przetestowana została po raz czwarty. Pojawiła się pewna reakcja popytowa, ale widać, że to odbicie trwało w sobotę, trwało w niedzielę, a od początku tygodnia rynek już utrzymuje się względnie płasko. Na tym przykładzie można dopatrywać się potencjalnie tworzącej się prospadkowej formacji od głowy z ramionami. Tu mamy lewe ramię, tu mamy głowę, tu mamy potencjalne prawe ramię, a wsparcie, w okolicy którego zatrzymała się ta ubiegłotygodniowa wyprzedaż, stanowi nam linię szyi. Tak więc jeżeli notowania Pancake Swap powrócą na ścieżkę spadków i finalnie rynek osunąłby się poniżej tych $3.60, to z technicznego punktu widzenia potwierdzałoby to potencjał do dalszej wyprzedaży w kierunku, w mojej ocenie, nawet tak naprawdę 2,90 poniżej $3. Myślę, że okolice 2,90 są dość ciekawym poziomem wsparcia, ewentualnie niżej 2,50-2,60 jako
jako następna strefa, na którą warto będzie zwracać uwagę. Przechodząc dalej, zerknijmy sobie na Chili's i to jest drugi z projektów, który wyróżnia się, bardzo mocno wyróżnia się na tle szerokiego rynku kryptowalut i tutaj przede wszystkim dlatego, że odbicie wzrostowe, które obserwujemy i to obserwujemy je niby od niedzieli, ale realnie od początku tygodnia, przyczyniło się do tego, że wybiliśmy nawet ubiegłotygodniowe szczyty. W poniedziałek Chili's zyskiwał 19%, wczoraj zyskiwał kolejne ponad 12%, w efekcie czego znaleźliśmy się na najwyższym poziomie od połowy kwietnia bieżącego roku. Też warto zwrócić uwagę, że obecnie testujemy dość ciekawy poziom oporu w rejonie 25 centów. Jest to bariera, która była testowana tak naprawdę już w pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku tutaj jako wsparcie, później była testowana jeszcze w pierwszej połowie stycznia ubiegłego tego roku już jako wsparcie, później była testowana jako opór, tu znowu była testowana jako opór, więc dość ciekawy pułap. Na ten moment nie ma tu żadnej większej presji podażowej, która mogłaby jakkolwiek sygnalizować pewne odrzucenie tego oporu. Niemniej jednak pokonany też on jeszcze nie został, bo rynek jest na granicy. Natomiast gdyby te wzrosty były kontynuowane, gdyby Chili's wybiło powyżej 25 centów, no to w mojej ocenie można by oczekiwać kontynuacji rajdu wzrostowego nawet w kierunku 34 centów, czyli potencjał, jakby nie patrzeć, do dalszych wzrostów jest tutaj dość wyraźny. Tylko warunkiem koniecznym do takiej aprecjacji jest pokonanie obecnie testowanego poziomu oporu. Przechodząc dalej, spójrzmy sobie na notowania MANY, a więc Decentraland. W tym przypadku dość spory spadek pojawił się tutaj w ubiegłym tygodniu. Spadek, wskutek którego rynek osunął się w okolice ostatnich dołków, czyli gdzieś rejon 78 centów. Od minionego weekendu obserwujemy bardzo wąską, bardzo płaską konsolidację. Rynek właściwie utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie. Nie wróży to raczej zbyt dobrze, jeżeli chodzi o perspektywy do odbicia wzrostowego. Wręcz przeciwnie, może to sygnalizować, że presja popytowa, mimo tak znacznego spadku, jaki obserwowaliśmy, jest w dalszym ciągu relatywnie niewielka. I to ten układ, który tu obserwujemy, może okazać się, co za tym idzie, formą korekty. Jeżeli tak się stanie, rynek może wybić dołem poniżej 78 centów, a to napędzałoby nam dalszy spadek aż w kierunku majowych dołków, czyli gdzieś w kierunku, powiedzmy, być może nawet 63-65 centów. No tu gdzieś te rejony wyznaczane na podstawie świecy z 12 maja byłyby realnym zasięgiem dla dalszej wyprzedaży, jeżeli dojdzie do spadku poniżej tego obecnie testowanego poziomu wsparcia. Przechodząc dalej, Sushi. Sushi Swap. Projekt, którego kurs nie zatrzymał się w okolicy żadnego kluczowego poziomu wsparcia, wręcz przeciwnie, zatrzymaliśmy się poniekąd nieco w powietrzu, natomiast odbicie wzrostowe, które obserwujemy na przestrzeni ostatnich kilku dni, jest bardzo, bardzo skromne. Teoretycznie rynek mógłby powrócić nawet gdzieś w okolice dolara i 28 centów, tu był poziom testowany jako wsparcie, więc tu by mógł być przetestowany od dołu, a więc jako opór. Niemniej jednak, ogólnie rzecz biorąc, całe to odbicie, strukturalnie rzecz biorąc, bardzo mocno przypomina tylko i wyłącznie formę korekty, formę takiego rynkowego odreagowania po tym, co działo się w ubiegłym tygodniu, w związku z czym jeżeli rynek powróci na ścieżkę spadków, to w mojej ocenie notowania sushi mogłyby zmierzać nawet w kierunku 93 centów, czyli w okolicy doków, czy to z przełomu lipca, z początku lipca, czy to nawet z połowy lipca, no bo to są te poziomy, a więc 93 centy to jest w mojej ocenie dość realny zasięg, do którego notowania sushi mogą tutaj dalej zmierzać, a my przejdźmy do kolejnego projektu i jest nim Kadena. W tym przypadku także te ubiegłotygodniowe spadki nie zatrzymały się w rejonie czy jakoś bardzo blisko kluczowego poziomu wsparcia. Obserwujemy tu pewne odbicie od minionego weekendu. Jeżeli ta zwyżka byłaby kontynuowana, to teoretycznie notowania Kadeny mogłyby sięgnąć nawet dolara i mniej więcej 84 centów. Poziom, który był testowany jako wsparcie już z początkiem czerwca bieżącego roku, później był testowany kilkukrotnie jako opór, dalej znowu był testowany jako wsparcie i teraz po raz kolejny mógłby zostać przetestowany od drugiej strony, a więc jako opór. Możemy sobie sprawdzić, czy jest to strefa, która pokrywa się z jakimś mierzeniem Fibonacciego, bo tego nie sprawdzałem. Precyzyjnie nie, ale mamy bardzo blisko mierzenie 38,2% korekty Fibonacciego, więc jest duże prawdopodobieństwo, że nawet gdyby rynek tam wzrósł, to w tym miejscu może pojawić się reakcja podażowa, która z kolei początkowałaby kolejny rajd spadkowy w kierunku nawet dolara i 45 centów, czyli gdzieś w rejon dołków testowanych, czy to w drugiej połowie lipca, czy to w połowie lipca, z początkiem lipca, w połowie czerwca, no i też w maju ten poziom był testowany, więc to jest jedno w ogóle z ważniejszych poziomów wsparcia, które na notowaniach Kadeny możemy wyznaczać i wsparcie, do którego wydaje się, że rynek będzie na przestrzeni kolejnych dni tutaj jeszcze dążył. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na notowania Flow.
W tym przypadku ciężko jest wyznaczyć jakieś takie kluczowe poziomy wsparcia, które byłyby testowane więcej niż dwa razy tak naprawdę. Bardzo ciekawe linie tendencji za to możemy sobie przeprowadzić. Rynek wcześniej, już od połowy czerwca do powiedzmy początku sierpnia, utrzymywał się wewnątrz równoległego kanału wzrostowego, z którego wybiliśmy górą. Dalej zwyżka dotarła w rejon mniej więcej 3,20 dolarów, czyli w rejon poziomów testowanych chociażby w połowie maja, gdzie w połowie sierpnia, 11 sierpnia, pojawiła się reakcja podażowa. Piątkowe spadki przekroczyły 16%, natomiast od weekendu rynek utrzymuje się już względnie płasko. Mamy tutaj dość, nie powiem, że kluczowy, bardziej lokalny poziom wsparcia, gdzieś w okolicy 2 dolarów, może delikatnie powyżej 2 dolarów, który był testowany tutaj jeden raz, tu był testowany drugi raz. Natomiast ten układ, który tu obserwujemy, jest klasyczną konsolidacją, bardzo wąską. Rynek utrzymuje się na niemal niezmienionym poziomie, co zwiększa nam prawdopodobieństwo, że przy pojawieniu się kolejnej większej zmienności rynek może przyczynić się do pokonania tego wsparcia, a to w naturalny sposób napędzałoby nam dalszy rejs spadkowy w kierunku linii tendencji wzrostowej będącej dolnym ograniczeniem tego wcześniejszego kanału. Więc jaki będzie to poziom? Zależeć będzie od tego, kiedy pojawi się ewentualny ruch spadkowy. To może być $1.80, to może być $1.85, to może być $1.90. Zależy, kiedy taka reakcja podażowa się pojawi. Natomiast ewentualne wyjście poniżej tej linii tendencji mogłoby nam napędzać dalszy rejs spadkowy nawet w kierunku $1.40 albo niżej $1.20. Więc to są dość realne zasięgi dla wyprzedaży, która mogłaby się na przestrzeni najbliższych dni tutaj pojawić. Tak więc podsumowując, może dojść do sytuacji, gdzie i środowa, i czwartkowa sesja będzie na rynku przebiegać relatywnie spokojnie. Oczywiście nie musi, ale może tak być. Natomiast w piątek, kiedy zaplanowane jest posiedzenie prezesa Rezerwy Federalnej, no będzie sesją, która prawdopodobnie przyczyni się do nieco większej zmienności. Rzuci to jakiś obraz na to, jak Fed postrzega obecne chociażby dane dotyczące pierwszego spowolnienia wzrostu cen, czyli inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli komentarze będą sugerowały, że mimo tego, że inflacja zaczęła spowalniać, Fed nie zamierza przestawać dość agresywnie podnosić stóp procentowych, bo chociażby sytuacja na rynku pracy mu na to pozwala, no to będzie to dość jastrzębi komunikat wskazujący, że faktycznie rynek kryptowalut i rynek akcji może jeszcze w najbliższym czasie zanurkować, a Fed będzie mógł 21 września podnieść stopy procentowe o kolejne 75 punktów bazowych. Oczywiście od najbliższego piątku do 21 września jeszcze kilka rzeczy się wydarzy, chociażby 2 września będziemy mieli raport z rynku pracy w Stanach, a 13 września raport o inflacji, więc to też są publikacje, na które warto będzie zwracać uwagę. Natomiast na tym etapie wydaje się, że najważniejsze będzie piątkowe wystąpienie prezesa Powella. Z mojej strony to było na tyle, jeżeli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Tak więc jeżeli ten materiał był dla Was w jakikolwiek sposób pomocny, zostawcie proszę łapkę w górę, dajcie nam znać w komentarzu, jakie projekty, jakie kryptowaluty chcielibyście, abym przeanalizował w przyszłym tygodniu. Ja za dziś serdecznie dziękuję. W tym tygodniu słyszymy się oczywiście w piątek. Tak więc jeżeli, czy to dzisiaj, czy w poniedziałek, nie przeanalizowałem projektów, które zaproponowaliście w komentarzach pod ubiegłotygodniowymi materiałami, to spokojnie, prawdopodobnie zrobię to w najbliższy piątek, także do usłyszenia już za 2 dni o tej samej porze. Trzymajcie się, cześć!